Cześć, ja jestem Sarcz. Witam Was w drugim odcinku naszej serii Zagrajmy w Fahrenheit. Ostatnio obudziliśmy się w domu Lukasa, no i czas tutaj się rozejrzeć. Zobaczmy, co my tu mamy do roboty. The sheets are full of blood. I can't go back to bed. I'm not tired anyway. Przydałoby się to jakoś tutaj posprzątać, ale chyba nie ma takiej możliwości. A jednak. This will hide the blood in case anyone comes in the room. I'll change the sheets later. Okej, dobre i to. Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Hey, you're listening to KWN 605, and it's now time for the weather flash with A. Mindy. Nie będziemy teraz słuchać prognozy pogody, co? Co my tu jeszcze mamy? Książka. Thus spoke Zarathustra by Nietzsche. I've read it so many times, I know half of it by heart. Ciekawe są te książki, ten motyw książek, że nasz bohater That should tego. help my migraine. Notice reads, don't take with alcohol. Okej, będziemy pamiętać. Plus 10 punktów, bardzo fajnie. Ciekawy jest ten motyw z książkami, że główny bohater właśnie te książki tak czyta. Ciekawe, czy to będzie miało jakiś związek później z czymś. Dobra, rozejrzyjmy się jeszcze. Co to za zdjęcie? Parents, Marcus and me, before the accident. O, kurczę, obniżył się nastrój przez to. Markus to, z tego co wiem, brat naszego głównego bohatera. Wygląda na to, że rodzice mieli wypadek. Patrzcie w ogóle, jaki nowoczesny komputer. Akcja się dzieje, z tego wynika, w przyszłości. Okej, co my tu mamy? Stage, anuluj backspace, wybierz Enter. Muszę sobie wybrać pocztę. Nie masz nowych wiadomości. www. Jakieś ciekawe wiadomości, ale myślę, że to nie jest nic tak istotnego, szczerze mówiąc. Ale ciekawy motyw, żeby się trochę bardziej wczuć w postać. Zresztą podobnie jak w Heavy Rain, tak i tutaj mamy coś takiego, że możemy sobie pochodzić normalnie po mieszkaniu i porobić jakieś typowe domowe rzeczy. Bardzo fajna sprawa. Możemy w ogóle zmieniać kąty kamery, możemy się też ubrać. Wiecie co, nie będę się ubierał. Przydałoby się umyć, szczerze mówiąc, no bo jesteśmy w takim stanie, że wypadałoby zmyć tą krew. Trochę przeciąg był, więc zamknąłem okno. No i wyjdźmy stąd. Zobaczymy przynajmniej, jak wygląda mieszkanie bohatera. A to co, ktoś dzwoni. To odbierzmy w takim razie. Ciekawe, kto to. Hello? Lucas, it's good to hear from you. I thought I called to find out if maybe you wanted to go to Mom and Dad's tomb together. And to be honest, I thought it might be a good excuse to get back in touch with you. I need to see you, Marcus. I'm in big trouble. What are you talking about, Lucas? What happened? I can't really talk about it on the telephone. It's serious, Marcus. I'll meet you in half an hour at the park. See you there. Aha, więc dzwonił Markus, czyli właśnie brat Lukasa. No i mieliśmy potwierdzenie. A co tu jeszcze mogę zrobić? Yesterday at 7:30 p.m. Lucas, it's Tiffany. I thought maybe I'd pop over tomorrow night after I leave the hospital and pick up a few things. Well, call me back. Okej, dzwoniła jakaś Tiffany. Czyżby to była dziewczyna naszego bohatera? Być może niedługo się dowiemy. Napijemy się mleka, bo to może nam podnieść samopoczucie być może. No, przypominam, że trzeba naprawdę o to dbać. O właśnie, plus 5 punktów, tak jak myślałem. Zdaje się, że już chyba mam samopoczucie na maksa, więc nic więcej tutaj nie ulepszę. No, tutaj nic nie znajdę. Co my tu jeszcze mamy? Chyba możemy zmyć też naczynia? Czy też napić się? A, nie ma to jak picie wody z kranu. I pewnie to obniży nastrój? A nie, jednak podwyższy. Tyle tylko, że już mam na maksa nastrój, więc nie mogę nic bardziej podwyższyć. Dobra, gdzie tu jest jakaś łazienka? Przydałoby się właśnie znaleźć coś takiego. O, właśnie. No to cóż.
Zróbmy wszystko po kolei. Tradycyjnie, jak to w Heavy Rainie, możemy zrobić nawet tak elementarne rzeczy, jak właśnie pójść za potrzebą. Umyjmy teraz grzecznie rączki. Przy okazji nasz bohater powinien zmyć z siebie tą krew, może co? Nie, widzę, że nie za bardzo. A może można pójść pod prysznic? Chyba tak. No i bardzo dobrze, bo czas wreszcie się zająć tą krwią. Musimy chwilkę odczekać i za chwilę będziemy myśleć nad kolejnymi posunięciami. No kurde, jeszcze ciągle mam tą krew na sobie niestety. Dziwna trochę sprawa, szczerze mówiąc. Jest pralka. W środku nic konkretnego. Dobra, jeszcze tutaj mogłem coś zrobić chyba. Mogę się przejrzeć, ale to akurat średnio mi jest przydatne. Ale mogę też otworzyć szafeczkę. Co my tu mamy? O, mogę owinąć sobie bandażami te ręce. Dobra. No tak, przecież jakby nie patrzeć, to mamy krew, ale są też rany, których za bardzo teraz nie da się usunąć, więc trzeba po prostu to jakoś zakryć i się szybciej zagoi. Zamknijmy. Wow! Kurde. Lukas ma ciągle jakieś zwidy, co? Minus 20 punktów. To niedobrze, kurczę. Dobra. Wyjdźmy z tej łazienki. O, czemu mi nie chcesz wyjść? Okej, wychodź. I co zrobimy dalej? Trzeba by było się chyba ubrać. Mi się wydaje. Chyba, że ewentualnie coś jeszcze tutaj znajdziemy ciekawego. O, włączmy muzykę. Jak to się obsługuje? Kierunki przewijaj, tytuły, otwórz. Okej. Dobra, możemy odejść już od tego. Najważniejsze, że nam się aktywowało, to znaczy podwyższyło nam się nastrój. Możemy też zagrać na gitarze, możemy wyjść na zewnątrz. To nie jest dobry pomysł wychodzić bez stroju. Ale mamy tutaj tego kruka, zwróćcie uwagę. Ten kruk był na początku gry, kiedy dokonywaliśmy zabójstwa. Ciekaw jestem, o co chodzi z tym krukiem. O proszę, dostaliśmy jakiś bonus, plus 10 punktów. Ciekawa sprawa z tym krukiem, ciekaw jestem, o co będzie chodzić. Co jest grane? New York Police, please open the door. O kurczę. Muszę powtórzyć te ruchy. Wow, no i źle. These images in my head. I must be losing my mind. Okej, nie wykonałem, kurczę, tej sekwencji, ale to chyba oznaczało, że tutaj zaraz przyjdzie, kurczę, policjant. Wow. Dobra, w takim razie wypadałoby, kurczę, jakieś wszystkie ślady zakryć. Tutaj widzę, że są moje ubrania zakrwawione, więc je zabierzmy. Wow. Lukas, co się z tobą dzieje, stary? Zabierz te ubrania. Clothes that I was wearing last night. They're covered in blood. I better not leave them there. No właśnie, zabieraj to jak najszybciej. Wrzucimy to może do pralki, co? No właśnie, nawet jest pokazane. Pospieszmy się, bo coś czuję, że to była wizja Lukasa, że tutaj zaraz przyjdzie policjant. Wszystko na to wskazuje. Dobra. Wypadałoby też się wreszcie ubrać. No i ewentualnie zobaczyć, czy przypadkiem nie ma tutaj jeszcze jakichś dziwnych śladów. Czekajcie, dookoła się rozejrzyjmy. Nie no, ale zdaje się, że już chyba wszystko zabrałem. Tu jest jeszcze jakiś klucz. Zabierzmy może go. Aha, a więc teraz nie potrzebuję ich zabierać. Dobra, spieszmy się może, nie będziemy tutaj chodzić powolutku. Mogę włączyć telewizor, ale nie będę na to tracić czasu. Wolę się tutaj ubrać. No więc podejdźmy do szafki. Ona gdzieś tutaj była. O, właśnie tutaj. No i ubierzmy się. Co my tu jeszcze mamy? Chyba już żadnych śladów nie ma, tak mi się wydaje. Łóżko pościeliliśmy.
To samo jeśli chodzi o zakrwawione ubrania, też wrzuciliśmy do pralki. Więc nawet jeśli ktoś tutaj wejdzie, to nikt się nie zorientuje raczej, że jesteśmy mordercą. Dobra, zdaje się, że tutaj nic nie mam do roboty. Więc jeszcze rozejrzyjmy się tutaj w salonie. Zobaczymy, może jednak coś tutaj przeoczyłem jeszcze. Patrzcie, tu jest w ogóle jeszcze jakaś gazeta. Wow! New York Police, please open the door. The police, they know, they've come to arrest me. No właśnie, tak jak mówiłem, czyli jednak Lucas to przewidział. Police, open up! Just a minute, I'm coming! Ja się tylko jeszcze... I can't let them find any evidence linking me to last night. I've got a couple seconds to hide everything before I get the door. No właśnie, muszę się rozejrzeć, czy na pewno wszystko ukryłem, ale chyba wszystko. Sir, this is the New York Police. I must insist that you open this door immediately. Dobra, chyba otworzymy, co? Proszę bardzo. Zdaje się, że wszystko już ukryłem, ale to jest ta niepewność właśnie. Od naszych poczynań wszystko będzie zależeć, no ale mam nadzieję, że udało mi się zrobić wszystko, co powinienem, więc otwórzmy temu policjantowi. If you do not open the door right now, I will be just a second, I'm looking for the keys. Ach, no tak, jeszcze klucze. Szybciej, szybciej, szybciej. Bo się, kurczę, zaniepokoi ten policjant, że tak długo nie otwieramy i będzie nas podejrzewał. Dawaj, Lucas, dawaj. Mamy jeszcze troszkę czasu, ale na wszelki wypadek otwórzmy od razu. I'm sorry to make you wait like that. I was in the shower. Are you Lucas Kane? Yes. Mr. Kane, the neighbors heard yelling from your apartment. Is there a problem? To byłem ja, powiedzmy. Oh, yeah, that was me. I cut myself on some broken glass and I freaked out a little. Fortunately, it wasn't a really big deal. Would it be all right if I took a little look around your apartment? Dobra, wpuśćmy go lepiej. Whatever, go ahead. Jeszcze w końcu by nabrał podejrzeń. Mam nadzieję, że nic tutaj nie zostawiłem, bo będzie problem poważny. What happened to your wrist, sir? I told you I had a stupid accident with some broken glass. Holy cow! When you cut yourself, you go all the way, don't you? Kurde, ale emocje. Czuję się, jakby to ja tam był. Jest czysto. Jeszcze sypialnia. Oby on nic tam nie znalazł. Kurde, obym o wszystkim pamiętał. Mam nadzieję, że nic nie zapomniałem. Uff, chyba jest okej. Thank you for your cooperation. Sorry to bother you, sir. You know how it is. With everything that's been going on, we prefer to be careful. I understand. Long, Mr. Kane. Dobra, a więc jednak się udało. Całe szczęście. Od razu nam się poprawił nastrój. No i bardzo dobrze. Ależ kurczę, miałem emocje, powiem wam, przez to właśnie, co tutaj się działo. Miałem cały czas niepewność, co tutaj się zaraz stanie. Zobaczmy jeszcze tą gazetę, o co chodzi. Massacre in East End restaurant. An especially horrible murder was committed last night in the restroom of a local restaurant. The killer is a man in his 30s of average height with brown hair. Police are already searching for the man and will be releasing a composite sketch in the next few days. Okej, chyba nie do końca dobrze, że to przeczytałem. No tylko mi się obniżył nastrój. To było informacja na temat zabójstwa w tej knajpce u Doka. Ale czekajcie, to w takim razie może jeszcze coś zrobimy, żeby sobie troszkę nastrój poprawić. Mogę jeszcze raz ewentualnie się napić, to mi poprawi nastrój, czy już nie można dwa razy tego samego zrobić? Podejrzewam, że to nic nie da teraz, za drugim razem. Ale sprawdźmy na wszelki wypadek. A no właśnie. Nie ma tak łatwo. Ewentualnie być może mogę zagrać na gitarze i to powinno mi poprawić trochę nastrój. Zobaczmy. After what happened last night, I'm not really in the mood to play the guitar. Ach tak, no to zrozumiałe w sumie. Jeszcze zobaczmy tutaj. Może trochę potłuczemy w worek. A
I'm in no condition. My forearms still hurt. No cóż, a więc jednak nie za bardzo. No trudno. To cóż, w takim razie idziemy się spotkać z bratem, co? Bo nic chyba innego tutaj już nie zrobię. Przynajmniej nic użytecznego. A więc wychodzimy. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Nie no, gra mi się bardzo podoba, powiem wam. Patrzcie, teraz mam do wyboru. Mogę zarówno wcielić się w Lucasa w parku, jak i w Carlo Valenti. Może dalej śledźmy Lucasa losy. Podejrzewam, że i tak prędzej czy później w Carlo też się wcielimy. Więc zobaczmy. Spotkamy się teraz właśnie w parku z bratem Markusem. He's the one who took care of me after our parents died. We kind of grew apart after he became a priest. But he's still the only person I really trust. The only one who might believe that I had nothing to do with all this mess. Aha, więc Lucas ze swoim bratem trochę się ze sobą oddalili. No ale tak czy siak, tylko jemu może zaufać w tym wszystkim. I'm happy to see you. I missed you. It's been a while. 2 years. So tell me what's happened, Lucas. I've killed a man, Marcus. It happened in a restaurant last night. It's like I was possessed in a sort of trance, like I was a puppet on a string. I saw what I was doing, but I was powerless to stop it. My God. I can't believe this, Lucas. Tell me that it wasn't you. You're not capable of something like that. And there's this, too. You cut your wrists? Before the murder, I carved these symbols on my arms with a knife. I don't know if they mean anything. Co tu jeszcze ewentualnie? This murder? Exactly how did it happen? Well, after work last night, I stopped at a little diner to get something to eat. I read a book at my table, I think. And after, it's just a black hole. I don't remember anything. Right up until I found myself in the toilets with a knife in my hand. It was horrible. Trans, świadkowie, kto wie. You say that you were in a sort of a trance. But what do you mean by that? You talking about magic? Or sorcery? Or something like that? Marcus, I don't have an explanation. I'm just telling you what happened, that's all. I'm only certain about one thing. I'm not the one who really killed that man. Markus jest sam zszokowany, trzeba przyznać. Were there any witnesses? Did anyone see you? Probably. I got out of the restaurant as best I could. The police still haven't identified me, apparently, but it probably won't take them too long to track me down. Wizje i nadludzkie moce. Może wizje. While I was doing this horrible thing, I saw something, or rather someone. Was somebody else there with you? No, it was like a sort of vision. I saw a man in the middle of hundreds of candles, and there was this little girl. You saw a little girl? She seemed alone, lost. She asked me to help her. What happened to me, Marcus? What am I supposed to do now? You know me better than anyone, Marcus. Help me. Listen, Lucas, I'm a bit lost here. This whole story is just so bizarre. Policja i choroba. It might be better. Maybe you should go. Tell your story to the police, Lucas. Turn yourself in before they find you. Do you really think the police are going to believe a story like that? They'll throw me in prison for the rest of my life, and I'll never find out what really happened. I am a priest, Lucas. The fact that you have taken a life is a very serious matter. I told you that it wasn't me, Marcus. All these years and nothing's changed. You still never listen to me. Lucas. Don't ask me to make a choice between my faith and my brother. Przekonaj, spróbujmy go przekonać. I'm not a murderer, Marcus. You're the only person I can trust. I'm just asking you to believe me. Very well. I'll do whatever I can for you, but I can't do anything that goes against my beliefs. Look, I need to get some answers. I'll call you. Here. You need this more than I do. Marcus, you know that I don't believe in all that. Dobra, weźmy. Masz życia plus jeden? Thanks.
Mamy tu jakieś życia najwyraźniej. Nie wiem jeszcze, na czym to dokładnie polega. Bo jakby nie patrzeć, przechodzę ten fragment pierwszy raz, ale pewnie się niedługo dowiemy. Co jest grane? Wow! Kurde, kolejna wizja. O kurde. If I don't do something, the child will die. If I do do something, the cop will recognize me. What am I gonna do? Niesamowite. Nie no, mimo wszystko pomożemy, kurde. Nie możemy tak zostawić tego dzieciaka na pastwę losu. Ale nie wiem, co się ze mną stanie przez to, kurde. Być może mnie złapią i wsadzą do więzienia. Wow, już się zaczynają solidne wybory, naprawdę. Dobra, wciskamy na zmianę lewo-prawo. Zabieramy go, zabieramy, szybko. Jazda. Wyciągnijmy go, może jeszcze nie jest za późno. Dobra, dawaj. Okej. Jeszcze. Dobra, trzeba go będzie jakoś odsucić. Wyjdźmy. Ale ciekawe, co z tym policjantem. Jeśli nas zobaczy, no to nie wiem, co to będzie. Wstańmy. Dobra, podejdźmy do niego. Okej, co jest grane? Teraz posłuchajmy, czy oddycha. No longer beating. Quick, maybe it's not too late. O kurczę, szybciej. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Aha, w ten sposób to działa. One, two, three. Oby się udało, kurczę. Oddychaj. Jest, udało się. Ale co z policjantem? Patrol 324. Kid just fell into the water. Send an ambulance right away. Man, what courage. The kid would have died. That guy's a hero. He dove into freezing water to save the kid. The kid never would have made it out of there without him. The cop recognized me. We both knew it. It's hard to say why he didn't turn me in. Maybe he decided I was even. I had taken a life and given one back. Nothing really changed for me. I was still wanted for murder by the police. But when I left that park, I knew I could look myself in the mirror again without cringing. Takiego obrotu spraw się nie spodziewałem. I've got this really bad habit for a cop. Once I start working on a case, I can't think about anything else. I'm exhausted. I haven't gotten a wink of sleep all night. Something's bothering me about this murder, but I just can't seem to put my finger on what it is. Takiego obrotu spraw się nie spodziewałem, że policjant mnie nie wyda. No ale najwyraźniej nasz czyn zrobił na nim wrażenie. Trochę to rzeczywiście niewytłumaczalne, ale w pewien sposób też zrozumiałe. A teraz wcielamy się w panią inspektor Carle Valenti. W poprzednim odcinku niepotrzebnie mówiłem na nią pani detektyw. To jest po prostu bodajże pani inspektor. I cóż, musimy dostać się do miejsca pracy, więc pogadajmy może z tym strażnikiem. Hi, Carla. How you doing today? Hi, Doug. Not too bad. Is Tyler here yet? No, not that I know of. So, ready for that big retirement? Working on it. Okej, Tyler oczywiście spóźni się zapewne do pracy. Już zdążyliśmy go troszkę poznać i można się domyślać, że nie do końca jest tak sumienny jak Carla, która wydaje się być zdecydowanie bardziej właśnie obowiązkowa. Ona już jest o najwcześniejszej porze w pracy. Co my tu mamy? Mam chyba pokazane w tym okienku drogę do mojego biura, co? Hi Carla, how are you? Tak jest, Carla Valenti i Tyler Miles. No to wejdźmy tam w takim razie. Hey, Carla. Can you tell your partner to pay me back that $100 he owes me? I've been waiting 6 months for it now. Can't help you there, Jeffrey. Talk to him about it. He's been avoiding me like the plague. Plus, you know, you're the only one he listens to. Catch you later, Jeffrey. Okej, najwyraźniej Tyler popadł w małe długi u jednego ze swoich kolegów. Tyler is still not here. I'd better try to give him a ring.
No i dobra, trzeba będzie zadzwonić do Taylora w takim razie. Otwieraj drzwi. Hi, Carla. Hi, Garrett. Oh, wait, Carla. I got some results back on the tests we did for that restaurant murder. Great. As soon as Tyler gets here, we'll come and see you. Okay, I'll be at my desk all morning. No dobra, nie mogę się doczekać, czego się dowiemy z tych testów. A tymczasem jesteśmy w naszym gabinecie. I znowu daje o sobie znać trochę taka futurystyczność tych lokacji. Widać, że to nie są do końca czasy teraźniejsze, tylko bardziej przyszłość. Tyler hates it when anyone touches his stuff. Aha, czyli najwyraźniej tutaj nic nie zrobimy, bo to jest biurko Tylera. No dobra, nie będziemy tacy wścibscy, prawda? Co my tu mamy? Tyler still hasn't gotten rid of this basketball. Funny, I thought I'd been pretty clear. Okej, myślałem, że przez to się obniży nastrój Carly, ale na szczęście nie. Spróbujmy jakoś ten nastrój poprawić, jeśli można. Usiądźmy przy biurku. Albo zadzwońmy najpierw może. Czy nie? Zróbmy to. Nie ma co zwlekać. Yeah. Know what time it is? Oh shit. Get a move on. The waitress is coming this morning to flesh out the composite on the killer. I'm on my way. Okej, okay, Tyler chyba nie zamierza jeszcze wstawać. Możemy się teraz na niego przełączyć, ale póki co jeszcze usiądźmy przy biurku jako Carla Valenti. Zobaczmy, co my tu jeszcze ewentualnie mamy ciekawego. Zapalmy sobie lampkę. Włączmy może komputer, albo zajrzyjmy do szafki jeszcze. Zresztą do szuflady. O proszę. Kolejny bonus. Nie do końca wiem, co te bonusy dają, ale na pewno są czymś dobrym, więc całkiem przyjemnie jest je zbierać. Zajrzyjmy do komputera. Zobaczymy, co my tu będziemy mieli. Proszę bardzo, też możemy sprawdzić pocztę, tak jak w przypadku Lukasa wcześniej. Valium. Aha, to jest jakaś reklama po prostu. Jakiegoś leku. Ciekawa sprawa, nawet mamy do czynienia ze spamem w poczcie. Wiadomość od Tomiego. Cześć Carla, wybacz, że nie mogłem dostarczyć ostatnio żadnych wiadomości. Miałem mnóstwo pracy. Jak najszybciej wpadnę do ciebie opowiedzieć o moich ostatnich przygodach. Całuję gorąco, Tomi. Ciekaw jestem, kim jest Tomi dla Carly. I bez tytułu. It's all happened before. Kirsten, what's that supposed to mean? O kurczę. Dość tajemnicza wiadomość. Obniżył się nastrój Carly, ale być może dość ważna z punktu widzenia fabuły. Można też wejść znowu na strony www. Różne informacje ze świata. Jeśli ktoś z was chce, to możecie sobie oczywiście przeczytać dla wzmocnienia klimatu. Ale ja już nie będę tego robił, żeby nie przedłużać za bardzo. Jeszcze mamy bazę danych oprócz tego. Aha, brak wpisu. Dobra, na razie nie będziemy nic szukać, bo nie wiem, czego mam szukać właściwie. I dobra, wstańmy. Jeszcze się tylko rozejrzeć, czegoś tutaj może nie ma oprócz tego. O proszę, jest nawet jojo. It's completely idiotic, but it helps me think. A to ciekawe. Dobra, musimy wykonywać podane ruchy. Okej. Okay. Ciekawe, co to mi da właściwie. No proszę. Być może mi się trochę poprawi nastrój, tak podejrzewam przynajmniej. Tylko, że już te ruchy się powtarzają, więc nie wiem, czy potrzebuję ciągle tyle wykonywać, więc przestańmy po prostu. Być może to już wystarczy, żeby dostać jakieś punkty do samopoczucia. Odłóżmy to. No proszę. Jest plus 5 punktów. No i bardzo dobrze. Właśnie tego oczekiwałem. Dobra, zdaje się, że to chyba już wszystko. Chociaż nie, możemy się jeszcze napić. No to przyda się. Też pewnie to poprawi trochę nastrój. Dobra, plus 5 punktów.
No i chyba czas się przełączyć wreszcie na Tylera, bo zdaje się, że jako Carla już tutaj nic nie zrobimy. A więc zobaczmy, co tam Tyler polabia. On sobie leży ze swoją dziewczyną, więc zapewne nie ma za bardzo ochoty, żeby się zrywać z łóżka. No ale chyba nie ma wyboru, co? Stay a little longer. Sorry, babe, but I really gotta go. I'll make some coffee. Okay, I'll grab a shower, get dressed, and then I'm out of here. No niestety, musimy stąd spadać. Zobaczmy jeszcze, co tu możemy ewentualnie zrobić. No proszę, jakieś jedzenie. Nie, ale nie ma co wysiadywać, szczerze mówiąc. Ruszajmy dalej. I love watching her when she's sleeping. I've known her for 2 years now. She still rocks my world the way she did the first time I ever saw her. Uśmiech Tylera bezcenny. I thought you were in a hurry. Hey, I always got 2 minutes for you, babe. Only 2 minutes? Okej, okay, czyli chyba Tyler nie za bardzo zamierza się ruszać. Trzeba go chyba troszkę pogonić. Zadzwońmy znowu do niego. Być może mu przerwiemy, co nie do końca mu się spodoba, ale cóż. Yeah, Carla, I'm on my way. Yeah, I know. No, I just had a little problem, so I'll... Yeah, okay, I'm right there. Dobra. Wiem, jestem podły dzwoniąc do niego, no ale cóż, musiałem to zrobić, żeby posunąć fabułę do przodu. Whew, girl. Okay, this time I really am out of here. No dobra, w takim razie Tyler musi wracać, a ja na razie zakończę ten odcinek. Jeszcze pewnie tutaj będzie się sporo działo w roli Tylera, bo musimy się jeszcze wrócić do pracy i pogadać z Carlą, a później sprawdzić te wyniki testów laboratoryjnych. Jestem ciekaw, co tam z tego wyjdzie, no ale tego już się dowiemy w następnym odcinku. Teraz ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i już teraz zapraszam na następne materiały z Fahrenheita. Do usłyszenia.